Cześć, witajcie detailingowy dziadzia Evocar, powłoka Hydro 36. Dostałem, znaczy ukradłem powłokę, przewinąłem się na pewnym evencie, pstryk, nikt nie zauważył, bo się wyda. Dostałem powłokę i standardowo nią, jak to dobry narkoman. O, przeczytam, że to jest powłoka, ale jakoś tak nie śmierdzi wybitnie, no ciekawe. 36 miesięcy ma siedzieć powłoka. Ma być bardzo łatwa w aplikacji, z tego co wyczytałem. Aplikujesz i docierasz. I już. I cieszysz się zabezpieczeniem. Czy tak będzie? Zobaczymy. Odporność chemiczna od pH 2 do pH 12. No dobra, to co? Zakładam GoPro. Panel, wiesz, na który będzie to aplikowane, tydzień temu mówiłem. Przy pastach Polytop. Lecimy z bałaganem. No dobrze, nie przygotowałem sobie, kurczę, mikrofibr, dopiero co przyniosłem. Standardowa kostka, nie wiadomo go pochodzenia. Standardowo to samo SUD. No po prostu półtora detailingu, no co. No tak to jest już, no. Nie ma miękkiej gry. Dobra. Nasączę i zobaczymy, jak wyjdzie z tą powłoką. Albo nie wyjdzie. Jest. Odwrotnie, w tę stronę. Będzie łatwiej. O, podoba mi się to, że właśnie jest takie dawkowanie. Zajebiście. Nie lubię takich, które się leją jak głupie. Tu sobie możemy delikatnie przyspieszać. Już jest duży plus na dzień dobry. To jak się ją dawkuje. I mogę sobie na spokojnie uzupełnić cały aplikator. No, to jest fajna sprawa. Ok, 40 na 40, tak? Raz, dwa. Tu. Pstryk, 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 pstryk. I ok. O, jakby trochę za mało. No, ale tempo. Ojej, jak ona przysycha. Bardzo szybciutko. A czy aplikacja jest bardzo oporna? A czy nie, ona siedzi, jest. Jest tłusto. Ale aplikacja jest, o panie, o kurde, straszny opór. Może za mało dałem powłoki na dzień dobry. Wszędzie siedzi? Wszędzie, dobra, to zbieram. No ale to przynajmniej aplikacja aplikacją. Prawdopodobnie kolejna będzie łatwiejsza, ale za to zbieranko jest przyjemne. I już. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Tu się jeszcze ciągnie marze. Tak, trzeba uważać, żeby nie zaciągnąć. Okej, tu jeszcze widzę. Dobra. Sprawdzam. No rzeczywiście. Słuchaj. No już, dobra. No jak tak będzie, no to będzie super. Teraz tak, ta strona zbierała, jeszcze postaram się, żeby nazbierała, jeszcze zbierała. Zobaczymy, ile mikrofib mi pójdzie. Za mało dałem wtedy, ewidentnie. Mówiłem, że temperatura 15 stopni? No to mówię. Okej, już widzę, że jest jej srogo na aplikatorze. Dwa. Tu. Tak, aplikacja jest niestety słaba. Naprawdę. Łej, cały czas opór. Dobra. Aplikacja jest słaba tutaj. Nie ma tematu. Jest mega opór. Cały czas taka walka z tą powłoką. No nie fajnie się ją aplikuje. Dobra, tu jeszcze przeciągnę. Aplikacja jest beznadziejna. I co? I zbieram, tak? Okej, no dobra. No to ją wcieram. Wcieram, wcieram, zbieram, zbieram. Teraz tak, tu sobie pozwolę w tę stronę. Zmiana rąsi. Żeby nie wyjeżdżać za daleko. O, właśnie, żeby ją
zgarniać do środeczka. Jeszcze siedzi. Tłuścioch, a wygląda na taką, którą by się aplikowało bardzo szybko. A czyli, no tak, tak fajnie, bo taka tłuściuteńka, a tu proszę. A tu ząg. Ale słuchaj, dotarcie jej rzeczywiście... No już. Nie stwarza żadnych problemów. Latarenka mówi, że jest ideolo. Słuchaj, bardzo ładnie. Teraz sprawdzę, muszę. Nie wytrzymam. O tak, czuć, że... No, że siedzi. Tak, czuć hydrofobowość. Nie da się ukryć, lecimy dalej. I teraz tak, czy widzisz, jest jej dużo, czy mało? Niestety. Dobra, teraz przegnę, tak, dam naprawdę dużo. Wykąpię ten aplikator w tej powłoce. Ojej, ale mokro. Słuchaj, dałem jej bardzo dużo. Raz, dwa. Okej, stąd. Pstryk, pstryk. O, teraz tak. Czyli trzeba dać jej dużo, żeby... Ale wiesz co, na początku, a później już umiera. No nie, no aplikacja akurat nie jest mistrzowska. O, słyszysz jak piszczy? Aplikacja nastawia opór, ale to nie jest tak, że muszę jakoś z nią strasznie walczyć. Dobra, no to co? I znowu odwracam mikrofibrę, bo ta już tutaj widzę, że się uzupełniła, więc pstryk. Teraz ta strona będzie zbierać, a druga docierać. Dobra, zawijam do środeczka i z tej strony też do środeczka, żeby nie wjeżdżać już tam za daleko. Tu ją mam. Nie no, docieranie to rzeczywiście to jest super. Słuchaj, zero problemu. Jest delikatny opór, ale to... Fajniej się ją dociera niż aplikuje. O tak może powiem. Sprawdzamy. Zobacz. Kurde. Bomba. Mam nadzieję, że to też dobrze widzisz. Rewelacja! Czuję, że tą jedną mikrofibrę obskoczę jeden panel. Bo za chwilę ją przewrócę na drugą stronę, także... Teraz już czuję, że pracuję powłoką. Zaczęło się do mnie odzywać ten jej specyficzny zapach powłoki. Wydajność będzie sroga, bo... Znaczy, jak dasz jej dużo, rzeczywiście na początku jest fajniejszy poślizg przy aplikacji, ale nie ma sensu. Nie ma sensu, nie ma... Raz, dwa, trzy, cztery. O, tu gdzie wjechałem, słuchaj, na powłokę, to tak jakbym od razu mi opór na tamtą warę. O, dobra, tu. X, X i jedziemy. Tak, no, aplikacja nie jest za fajna. A szkoda. Ale może odwdzięczy się, słuchaj, a czy odwdzięcza się tym bezproblemowym naprawdę docieraniem, to nie ma tematu. Okej, pięknie. Słuchaj, jeszcze raz pozwolę sobie uzupełnić tę stronę, która zbierała i tę, która docierała. Przygotowałem kilka mikrofibr. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie. O, już czuję, że się powoli uzupełnia ta mikrofibra. Odwracam, ale zmieniam rąsie. Tu jeszcze mam, widzę. O. Tak. No, trzeba uważać, bo widzę, że lubi, jak jej nie dotrzesz, przyschnąć. Ale na szczęście udało się ją wyłapać. Słuchaj. Okej. No, poślizg jest. Super. Dobra, i przelecę. O, co tu? Nie, to wada lakiernicza. Nie wiem, kto nią malował. Ale to auto, ale wygląda jakby było targane wałkiem. Na szczęście białym, na czarnym to by była masakra. Dobra. I co? Odwracam mikrofibrę i lecę dalej. Super, nie? Fajnie.
Naprawdę fajnie. O, no, no. Aplikator też odwrócę. Teraz z tej strony go zaatakuję. Próbujemy całość. Ten kawałek, co został. Popłyniemy, co? Oczywiście, że popłyniemy. Nasączę odpowiednio. Zobaczymy, czy się uda tak, jak z tamtej strony. G-Technika. No dużo dałem powłoki. Postaram się, słuchaj, cały ten element. Cyk, pyk, pyk. I się uda bez problemu. A już się kończy. Ojej. Drażniące to jest, słuchaj, bo mam wrażenie, jakbym nie miał powłoki, wiesz? Tak trochę wkurza ten opór tej powłoki. No dobra. Ojej, jak ciężko. Aż się boję dotykać, żeby nie porysować. Kurczę, jak powiem ci, wypolerowałem ten lakier, ile on ma wtrąceń. Ojej. No dobra, na plastik też zajechałem. Zobaczymy, czy łatwo zejdzie. To co? To docieram, nie? Nie mam wyjścia. O, powróć. Drugą stronę. Nie wyprowadzaj jej na zewnątrz, do środka. Żeby ci gdzieś nie uciekła. No, tutaj już mikrofibra czuje, że ma co robić. Kawał terenu. Tak, zdecydowanie. Wiesz, to docieranie już widać, że troszeczkę kuleje. Ale odwrócę mikrofibrę i wracamy do swoich. Dobrze. Tak, ten element ewidentnie był za duży na tej powłoki. Mikrofibra się na maksa przytkała, słuchaj, i miałem już taki opór, już było nieprzyjemnie. Jednak to klasyczne 40 na 40 jest idealnym rozwiązaniem przy tej powłoce. Jak przy większości, praktycznie przy każdej. Dobra. I kontrola. Teraz interesuje mnie plastik, co tu się wydarzyło. No, nabłyszczyło trochę. Dobra, odwrócę sobie, bo naprawdę się uzupełniła i to konkretnie. Teraz też odwrócę, bo plastik złapałem, a nie chcę tym brudnym jeździć. Tutaj też pewnie troszeczkę złapię. I lecimy. Ostatnia. Ostatni elemencik. Wbrew pozorom może to być wydajna powłoka, bo ona jest tłusta. Fakt, że ta aplikacja jest taka kulawa troszeczkę. Niestety. No ale co zrobić, no. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać podczas eksploatacji, bo to też jest ważne. No kurde, ale opór, naprawdę. Człowieku. Tak naprawdę, jakbym jechał na sucho. Dobra. Teraz palec, grzebalec. Tu mnie interesuje. I tu mnie interesuje. Wszędzie ją mamy? Wszędzie. Tak, wszędzie. Mikrofibra. I pierwsze, co chcę zrobić, to chcę zebrać tutaj z plastiku. Z tego względu, dlatego, że tu siedzi jeszcze lejga, która siedzi. Która nie ma zamiaru uciekać z tego plastiku. I dopóki pewnie jej jakoś nie zdejmę. Dobra, teraz spróbuję, słuchaj, bez lampy ją dotrzeć po wyczuciu mikrofibry. Poczuciu, o właśnie, mikrofibrowym takim. Tak, tu siedzi jeszcze, czuję. Odwracam. O, już odpuściło. Dobrze. No, fajno. I już. I już pojawia się poślizg i to jest wszystko. Okej, moim zdaniem już. Spójrz. Tak naprawdę super. Idealnie. Dobra. No dobra, przeskakuję, słuchaj, na aparat, bo to nie ma sensu najmniejszego atakowania dalej z GoPro. Słuchaj, ja tu się przygotowałem na taką grubą przeprawę, tak naprawdę. Myślę, kurczę,
Zobaczymy. Wziąłem mnóstwo mikrofibr, a wystarczyła ta jedna na ten jeden element, więc też oszczędnie. Co do samej aplikacji, no to już wiesz, że no jest opór. Naprawdę jest opór i taki nieprzyjemny opór. Na początku jest fajnie, pierwszy ten przejazd, a później ewidentnie jakby się już to kończyło i tak kurczę, jedziesz taką z duszą na ramieniu, żeby nie porysować. To jest mało przyjemne. Docieranie tej powłoki, zbieranie, bo jest napisane, tak jak wyczytałem gdzieś tam na internecie, że od razu się zbiera. No i rzeczywiście zbierasz i to jest wszystko. Śmiem twierdzić, że bardzo fajnie będzie się aplikować na zewnątrz. Sprzyjające warunki, bez wiaterku. Kładziesz sobie elemencik, właśnie 40×40, aplikacja. Nawet ta latareczka też Ci się przyda, żeby zobaczyć smużenie, gdzie dotrzeć, gdzie nie dotrzeć, bo jak wyjedziesz na zewnątrz, zostają takie smugi. Na białym tego może nie widać. Ciekawe, jak było na ciemnym na przykład. No niestety nie sprawdzę tego. Docieranie to jest bajka. Naprawdę, to jest no... Zbiera się fenomenalnie. Poczujesz na początku opór, później odpuszcza i już wiadomo, że jest tylko i wyłącznie przyjemniej. No dobrze, słuchaj, no co, no połysk, no jak to na białym, no fajnie, błyszczy, no błyszczy. Czy dodało coś, no wiesz co, nie wiem, może i tak, no kurczę, ciężko mi jest się określić, jeżeli chodzi o połysk, na białym tego aż tak nie widać, za to widzę wszystkie wtrącenia na tym lakierze. No ślisko i przyjemnie, naprawdę. Ślisko i to tak bardzo przyjemnie, elegancko. Autko, słuchaj, teraz będzie stało całą noc w garażu, 15 stopni. Rano żona jedzie do pracy, jutro ma być cieplutko, właśnie słoneczko wyszło, co mnie bardzo cieszy. U mnie jest 8 października, rano było 5 stopni, umyłem auto i słuchaj, tak na szybko, na wariata. Złapałem pasty, mówię, coś ogarnę. Za chwilę jadę na trening, no taki, no zryty beret, no zryty beret, tak. W ogóle tego nie planowałem, tej aplikacji powłoki i tych past, które były tydzień temu. Standardowo na końcu filmu będzie propozycja, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o cropping. Mógłbym w sumie teraz wyjechać, bo słoneczko wyszło. Może i wyjadę, żeby Ci pokazać, jak to wygląda. Wyjadę. Jak będzie słońce, słuchaj, to wyjadę, więc na, po mojej wypowiedzi pojawi się uderzenie w słoneczku. A w propozycji filmu oczywiście pierwsze mycie, pierwszy cropping, pierwsze wrażenia będą we wtorek. Tak zrobimy. Zobaczymy, bo a powłoka, teraz ta trzeci. Przeliczę sobie dziś. O kurczę, gdzieś połowa marca chyba będzie film. O, no, no to do tego czasu zobaczymy, jak panel będzie się zachowywał, jak będzie sytuacja z samooczyszczaniem, jak będzie akcja, bo to jest zimą, wiadomo, jest inne łapanie brudu. Ewentualnie może, bo to już będzie pół roku, jakiś kurczę serwisik powłoki. Wszystko się okaże. No dobra. Podsumowując. Powłoka nie śmierdzi. Naprawdę. W ogóle nie poczułem tak przez moment, tylko tak mi jak siedziałem blisko i tak naprawdę nasączyłem jej dużo, to poczułem, że pracuję powłoką. Aplikacja no niestety stawia opór. I tutaj jest mało przyjemnie. Docieranie to jest poezja. Naprawdę zbierasz tak, jak wosk sobie docierasz. Jest tak tłusto, troszeczkę topornie. Później odpuszcza. I jest tylko i wyłącznie lepiej. Jest ślizgo. Ślisko i przyjemnie. Także na zewnątrz ja byłbym, raczej byłbym w stanie. Każdą powłokę jestem w stanie położyć na zewnątrz, ale ta jest wyjątkowo fajnie, bo od razu ją docierasz. I już. Nie musisz czekać tam minuta, dwie, żeby jakieś sieciowanie i w ogóle. Po prostu docierasz i masz śliski lakier. No dobra. Zapraszam na koniec filmu do propozycji. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.